Jest trend i większe zainteresowanie tym lotniskiem, żeby to lotnisko uratować. Myślę, że mamy rozsądne władze i w ostatnich rozmowach też widzę, że jednak zapęd, żeby sprzedać tylko na same, powiedzmy, jakieś tam działki, żeby ktoś to zagospodarował, już troszeczkę ostygł. No mam całą nadzieję cały czas, że nie stracimy tego lotniska, bo patrzę na lotnisko na przykład Zegrzu, które jest zadbane, pilnowane, dozorowane i tam jest szansa, że to lotnisko ocaleje i mam nadzieję, że uda nam się też to właśnie zrobić z naszym lotniskiem. A czy no kwestia poruszania się po kraju jest dość trudno poruszać się w, powiedzmy, w dość szybkim czasie. Mamy drogi, jakie mamy. Zresztą świat jest w tym kierunku też idzie, że poruszają się właśnie przedsiębiorcy małymi samolotami. Tym bardziej, że nie jest to droga rzecz, jeżeli chodzi o utrzymanie, bo tak naprawdę podróżowanie małym samolotem jest na poziomie dobrego samochodu. Czy jest to droga rzecz w zakupie, aczkolwiek też nie do końca, bo samolot ultralekki, nowy samolot można kupić już za 200 tysięcy złotych i oczywiście czym więcej chcemy, tym drożej, bo samolot, powiedzmy, taki przyzwoity, który można, nowy samolot, to w granicach 200 tysięcy dolarów już można kupić nowy, naprawdę bardzo przyzwoity, czteroosobowy samolot. Czy w ostatnim czasie zaobserwowałem właśnie, że jest trend i większe zainteresowanie tym lotniskiem, żeby to lotnisko uratować. Myślę, że mamy rozsądne władze i w ostatnich rozmowach też widzę, że jednak zapęd, żeby sprzedać tylko na same, powiedzmy, jakieś tam działki, żeby ktoś to zagospodarował, już troszeczkę ostygł, tym bardziej, że sytuacja, jaka jest obecnie nie tylko w kraju, ale na świecie, do tego zmusiła. Mam nadzieję, że po prostu uda nam się uratować ten pas betonowy, bo to jest bardzo ważne, żeby to były pasy betonowe, a nie trawiaste. Znaczy jest jeden w Francji pas w środku uzdrowiska i to funkcjonuje jako lotnisko turystyczne, bo o takim lotnisku możemy mówić, myślę, że nie ma sensu w ogóle, żebyśmy mówili o lotnisku rejsowym. Nam wystarczy naprawdę lotnisko turystyczne. I z tego, co rozmawiam, a dość dużo w ostatnim czasie przebywam z ludźmi, którzy właśnie zajmują się lotnictwem, tym lotnictwem turystycznym, to mówią, że jest to unikat na skalę światową. Mówią, jeżeli my będziemy mieli takie lotnisko i będziemy mieli jak gdyby całą tą bazę, która jest otoczka potrzebna wokół lotniska, czyli stację paliw, czyli hangar, gdzie będzie można ten samolot zamknąć, będzie mechanik, który będzie mógł zrobić przegląd, to naprawdę będziemy mieli z całego świata turystów, którzy będą przylatywać. A też jest taka prawda, że turysta, który do nas przyleci samolotem, jest to turysta, który zostawi określone pieniądze. Taki turysta będzie bez auta, bo przyleci samolotem, czyli potrzebne są taksówki. Czyli stać go, żeby pójść do restauracji, stać go na drogie hotele. Myślę, że to o tego turysty powinniśmy zawalczyć. Znaczy ja myślę, że został popełniony błąd, bo rozmawiałem z właścicielem szkoły lotniczej i lotniska Adriany i oni zaraz po wyjściu właśnie Rosjan od nas byli i chcieli to lotnisko przejąć. Takie lotnisko oczywiście trzeba oddać za przysłowiową złotówkę, a wręcz jeszcze trzeba pomagać, ale ci ludzie chcieli przejąć w tamtym czasie to lotnisko, chcieli się tym lotniskiem zająć. Ja uważam, że to lotnisko oczywiście powinno należeć do miasta czy do gminy i ono powinno być albo w wieczystym użytkowaniu, albo w dzierżawie, tak żeby władze miały nad tym kontrol, że ktoś, kto będzie zarządzał tym lotniskiem, że zawsze będzie to lotnisko, żeby nie pozwolić na to, żeby ono zostało kiedyś po prostu zamknięte i podzielone na działki. Ważne jest to, że, znaczy może inaczej, podam przykład taki Chorwacji. Chorwacja, wiemy, jest kilkanaście lat dopiero po wojnie i byłem bardzo mocno zaskoczony właśnie w ubiegłym roku, gdzie tam inwestuję też na wyspie, a obok wyspy w miejscowości Split jest duże lotnisko rejsowe, no ale wiem, że na wyspie też jest lotnisko. I wybrałem się na to lotnisko, patrzę, piękne lotnisko, piękny port lotniczy. No i pytam, słuchajcie, no ale
macie tutaj praktycznie obok. On mówi, niech pan zobaczy, ile stoi samolotów, takich właśnie małych turystycznych samolotów. Stało około 30 samolotów turystycznych. Austriacy uruchomili na czas sezonu, oczywiście oni mają dużo dłuższy sezon jak my, ale na czas sezonu uruchomili dwa duże rejsowe samoloty, które dwa razy w tygodniu przywożą i odwożą turystów. Oni powiedzieli, że ruch turystyczny w chwili, kiedy wybudowali autostrady, a mają przepiękne autostrady, w zasadzie w całym kraju już można się poruszać autostradami, ruch turystyczny wzrósł siedmiokrotnie. I powiedzieli, że w tej chwili nic nie da się już więcej zrobić, tylko i wyłącznie właśnie robić lotniska. I jest naprawdę przepiękne lotnisko, które funkcjonuje i mówią, że ruch jest bardzo duży na tym lotnisku, szczególnie w sezonie. Tu jest ważne, żeby zebrała się grupa ludzi, troszeczkę pasjonatów, którzy chcą, żeby coś takiego było, którym to się podoba. Nie jest to biznes, na którym się da zarabiać jakieś bardzo duże pieniądze, ale to też nie jest biznes, do którego trzeba dokładać, bo lotnisko to nie są tylko starty i lądowania, ale to jest jeszcze właśnie stacja paliw, to jeszcze są przeglądy. Przy takim lotnisku może powstać szkoła, może powstać hotel i na przykład robiąc właśnie uprawnienia, korzystając właśnie z uroków jak gdyby regionu naszego, możemy po prostu wybrać się na urlop, rano godzinę odbyć lotu szkoleniowego, po południu drugą godzinę i tak naprawdę bez uszczerbku dla rodziny, z którą się przyjedzie do powiedzmy naszego kurortu na wypoczynek. I to może być naprawdę takim bardzo, bardzo właśnie ważnym czynnikiem, który będzie ściągał do nas ludzi. Ruch turystyczny i ruch samolotów właśnie dyspozycyjnych, czyli samolotów stricto właśnie takich, które obsługują biznes, wzrósł w tej chwili trzykrotnie. Na przykład samolotów odrzutowych, dyspozycyjnych 15 tysięcy w tej chwili jest na ten rok budowanych. I z tego co trzeci samolot będzie właśnie w rękach jak gdyby prywatnego biznesu, który będzie się poruszał. Jest w Szwajcarii na przykład taka firma też, która produkuje samoloty. Są to samoloty jednosilnikowe i do samej Rosji zostało zamówionych 250 sztuk tych samolotów właśnie do aerotaxi. Zresztą w Polsce, z tego co też się orientuję, też bardzo dużo powstaje tych aerotaxi i ten ruch się zaczyna po prostu jak gdyby coraz większy. Jeszcze wracając właśnie do tej ekonomiki, jeżeli samolot jest użytkowany w ramach prowadzonej działalności, to paliwo jest zwolnione z akcyzy, czyli takie paliwo, litr paliwa kosztuje wtedy około 2 zł. I to też jest bardzo ważnym czynnikiem. Samolot na ogół, średnia prędkość powiedzmy tych samolotów małych, turystycznych, to jest 250-300 na godzinę. I taki samolot, oczywiście jest kwestia wielkości, ale około 50 litrów pali taki samolot, ale leci na godzinę 300. Czyli tak naprawdę mamy 20 litrów, czyli powiedzmy gdzieś tam tych 400 zł kosztuje nas 100 km. A przy mniejszych samolotach, bo na przykład samoloty ultralekkie, one palą naprawdę bardzo mało, bo w granicach 12-15 litrów i ten samolot też potrafi lecieć z prędkością 200-220 na godzinę. Czyli to już mamy naprawdę bardzo, bardzo nieduże, bardzo małe koszty związane właśnie z jak gdyby kosztem utrzymania tego samolotu. Myślę, że to byłoby na tyle. Jeszcze na koniec niech pan pokaże, jaki samolot niebawem będzie tutaj w Kołobrzegu właśnie. A czy on nie do końca będzie w Kołobrzegu, bo to został samolot zakupiony, który będzie też w szkole, która szkoli pilotów, a jest to samolot dwusilnikowy Piper Seneca. Akurat ten samolot, który pokazuje, to nie jest dokładnie ten samolot, bo jest to samolot Baron Beechcraft G58, najnowsze dziecko właśnie firmy Beechcraft. Ale jest to bardzo, bardzo zbliżony, w zasadzie różni się praktycznie, można powiedzieć, tylko i wyłącznie parametrami. A teraz ile osób ma samoloty w Kołobrzegu, wie pan?
Z tego, co się orientuję, to na pewno jest jeden ultralekki samolot w Kołobrzegu, a tak powiem szczerze, nie jestem zorientowany ile. Wiem, że w Koszalinie zdecydowanie jest więcej, bo w Koszalinie jest około 4 samolotów.